Hejka moi drodzy, dzisiaj mamy 7 grudnia i rozpoczynamy 7 vlogmas. Ja zaczynam dzisiaj vlogmasa dość późno z racji, że jest 17, ale mój dzień wyglądał tak, w ogóle ubrałam różki, żeby być bardziej świąteczna, a i tak ich nie widać. Wyglądało tak, że ja dzisiaj rano wstałam, miałam takie zakwasy po wczorajszej sesji pole dance. Ja po prostu nie mogę się już zmienić, że mnie ręce bolą, plecy, nawet nie stopy, odrobienia tych odstawiania na palcach nie bolą, ale no, dla ładnych zdjęć trzeba było się poświęcić, więc słuchajcie, wstałam rano i właśnie strasznie miałam zakwasy. Ale dobra, na WF-ie pisałam ten sprawdzian, o którym wczoraj w vlogmasie wam mówiłam. On był z lekkoatletyki, z wiedzy o lekkoatletyce, czyli na przykład wiecie, podać nazwiska jakichś mistrzów w rzucie pchnięciu kulą, w rzucie młotem, w jakichś biegach sprinterskich i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam też dystanse podać, waga jakiegoś młota czy coś tam, no takie wiecie, totalne podstawy. Nie wiem po co mamy się tego uczyć, ale kwarantanna właśnie tak wpływa, że uczymy się głupot potem. Potem na polskim miałam być pytana ze sprawdzianu i jeżeli oglądaliście ostatniego vlogmasa, to wiecie, że ja się w ogóle nie nauczyłam, w ogóle, w sensie... Ledwo co książkę otworzyłam, otworzyłam, bo otworzyłam, ale ledwo co. Także tak się cykałam, ale pani, jeśli chodzi o poprawę sprawdzianu, bo to jest poprawa, ale ja piszę pierwszy termin jakby, to ona i tak pyta, mimo to, że to jest jakby sprawdzian, to ona i tak pyta z tego, bo teraz się boi, że my możemy oszukiwać przez to, że jesteśmy ten, więc ona nas jakby pyta. Ja się tak stresowałam, przez 2 godziny po prostu siedziałam i nie mogłam, no strasznie na mnie to wpłynęło, ja nie mogłam przestać się trząść, cały czas się trzęsłam i okazało się, że mnie zapytała, zapyta mnie jutro po lekcjach, także fajnie. Bardzo fajnie, ale w ogóle tak nie powinna robić, bo jakby ja byłam przygotowana na to, że dzisiaj będzie sprawdzian, a dzisiaj go nie było i co jak jutro po lekcjach już mam jakieś plany. Co prawda nie mam, do tego muszę się przyznać, mam polens ewentualnie, ale no wiecie o co chodzi. I potem po tym polskim tak mnie głowa rozbolała i tak się źle czułam, że ja się bałam, że ja już naprawdę coś złapałam i mówiąc, że coś złapałam, to myślę, że wiecie o co mi chodzi, z racji, że bolała mnie strasznie głowa. Mierzyłam temperaturę termometrem takim pod pachę i nie miałam, miałam 36,3, także, ale strasznie mi głowa bolała, więc się położyłam. Położyłam się i było mi zimno, no to się przykryłam, potem obudziłam się i było gorąco, więc się odkryłam. I no masakra, wstałam, bolała mi głowa, ale zabrałam się od razu za montaż filmiku i jeszcze okazało się, że z tym vlogmasem wczorajszym, który wy oglądacie, wczoraj oglądaliście, a ja to mówię dzisiaj, były takie problemy, że po prostu hit. Ten vlogmas właśnie mi się tutaj renderuje i czekam i będę go wstawiać dzisiaj ewidentnie zdecydowanie później, z racji, że wstawię go dzisiaj o 18. Zaraz otworzymy sobie, słuchajcie, kalendarz adwentowy. Ja tutaj właśnie przyniosłam sobie barszczyk, bo ja ci jadłam jedne co to chrupki z mlekiem. I mam barszczyk mojej mamy. I co, oprócz tego przyszła dzisiaj do mnie paczka z kosmetykami, takimi specjalistycznymi do keratyny, bo jak wiecie, ja miałam jakiś czas temu robione keratynę na włosach, teraz tego nie widać, bo teraz mam jakby te takie fale jeszcze z wczoraj, ale słuchajcie, miałam robioną keratynę i do keratyny trzeba używać jakby takich specjalistycznych produktów, żeby to jakby się nie wypłukała ta keratyna. No i mam tutaj, proszę bardzo, z Alpha Parf, podobno bardzo dobra firma, jeśli chodzi o keratynę, a dość tania. To mam szampon, odżywkę oraz maseczkę. I to są kosmetyki, które ta moja właśnie fryzjerka, która mi robiła keratynę, mi poleciła. Więc w końcu zamówiłam, w końcu będę mogła sobie tymi myć. Mogę ewentualnie jeszcze nawet naświetlić. Mogę postawić latarkę. Ohohoho, ale byłby przypał, jakby mi spadł. Okej, dzisiaj mamy 7, a więc otwieramy również kalendarze, te, które mają 12 okienek. I dzisiaj otwieramy w nich 4 okienko. Tak, 4. Proszę bardzo. 4 w skietach mamy tutaj. Dobra, odpadła nam niestety 4, ale nie szkodzi. Dzisiaj skarpetki, które mamy, mamy z zaklęciem i jest tu napisane Expecto Patronum, tak na przodzie. Bardzo ładne i to są chyba jakieś takie krótsze. Ostatnio były takie dość długie z tym z Greckiem, a te są krótsze. Teraz 4 okienko w świeczkach mamy tutaj. U góry, oj, tutaj jest dobrze przemyślane, bo tu jest jeszcze taki, żeby klik dać taki i to jest już w miarę przemyślane, chociaż i tak widzę, że mi się psuje. Nie umiem dzisiaj otwierać tych kalendarzy, wybaczcie mi. Ale dzisiaj mamy Jasmin and Kashmir. Proszę bardzo, taka biała świeczka i uwaga, wącham.
pachnie identycznie praktycznie. Praktycznie identycznie. No dobra, ta pachnie zdecydowanie lżej, ale bardzo podobnie. Pachnie właśnie takim praniem. Ja mam taką i ona pachnie dość podobnie. Teraz otwieramy słodycze i na pierwszy rzut leci Milka. Mam czkawkę, ja nie wiem, o co chodzi mi. I siódme okienko w Milce mamy tutaj. I dzisiaj mamy spadającą gwiazdkę. Ritter Sport, siódemka na górze. I dzisiaj jakaś granatowa. Ja tego Ritter Sporta praktycznie w ogóle nie wiem. Nie wiem w sumie czemu, ale tak jakoś cały czas odkładam tutaj szuflady. I dzisiaj mamy Edel Nougat. Teraz Tomblerone. Nie, sorry, powiedzcie mi w komentarzach, że to nie jest Tomblerone, bo tu nie ma M. Tomblerone. Okej, okay, już się nauczyłam. Siódemkę mamy tutaj na dole. Białą. Moja mama ostatnio dodała białą i chyba jej smakowało. Siódemkę w Kinderze mamy na dole i to będzie najprawdopodobniej Kinder Niespodzianka. Kinder Niespodzianka. Dzisiaj tak niestandardowo zaczniemy od Sephory. Zawsze zaczynaliśmy od Ritualsa, a dzisiaj zaczniemy właśnie sobie od Sephory. Uwaga, uwaga. Pyk. I siódemkę mamy tutaj na samej górze. Szufladka. I dzisiaj mamy jakąś kredeczkę. Nie wiem, czy złapię ostrość, fokus. Oj, wątpię, bo to takie malutkie. O, jest, udało się. Proszę bardzo, kredka start. Jeszcze od razu zrobię. Tak się prezentuje Swatch. No jest dość ładne. Ja się kredkami, powiem wam, że nie maluję. Na przykład jak robię jakieś takie, wiecie, na przykład typu makijaże na Halloween albo coś w tym stylu, no to wtedy ewentualnie tak, bo jakieś tam jakieś dodatki albo coś w tym stylu, ale jeśli chodzi o na przykład jakieś kreski, to ja robię eyelinerem, takim wiecie, takim w pędzelku. I ostatni kalendarz to Rituals i siódemkę mamy. Nie wiem, czy widzicie, ale jest to coś dość małego. Znowu jakiś spray i znowu, którego nie otworzę i potrzebuję nożyczki. Spraying Love, ale kozak. Body Mist, czyli po prostu mgiełka do ciała. Jest właśnie taka fioletowa. Ostatnio była chyba niebieska albo coś takiego, a dzisiaj mamy taką fioletową. Bardzo ładnie wygląda. Psikamy sobie na nasze Body Mist. Wiecie, jak to pachnie? Pachnie identycznie. Jest taka mgiełka z ziai, taka z mentolem, chłodząca mgiełka. Ona jest taka wakacyjna, na ciepłe dni, to ona wydaje mi się, że pachnie bardzo podobnie. No czekajcie. O. Trochę inaczej. Ta jest taka bardziej orzeźwiająca, a ta jest taka bardziej jak taki kosmetyk pielęgnacyjny. Dobra, a więc teraz ja dodaję tego vlogmasa, bo już widzę, że mi się zrenderował. Przesyłam go na YouTube'ka i biorę się za ten polski, chociaż tak mnie głowa boli, że chyba wezmę sobie jakąś tabletkę, bo naprawdę już mnie od godziny jakoś 13, czy już 4,5 godziny, tak mnie boli głowa, że po prostu nie mogę wytrzymać, więc biorę sobie tabletkę. Także co, buziak dla was i widzimy się za niedługo. Okej, moi drodzy, mamy godzinę 23, co jest już dość późną godziną, ale mniejsza z tym, to nie ma żadnego znaczenia. Zaraz idę się wykąpać i użyję właśnie tych kosmetyków, które wam wcześniej pokazywałam. To nie jest żadna reklama, jakby co, to że wam pokazuję, to nie znaczy, że to jest reklama. I tak o, Aro. Chciał się z wami przywitać. Piszecie mi, że chcecie więcej tego, Aro na vlogach, także proszę bardzo, Aro na vlogu. On nie robi za bardzo nic ciekawego, także no, ale dostał właśnie przed chwilą kolację. A ja słuchajcie, odzywam się do was z racji, że chciałam wam powiedzieć, że jutro będzie bardzo fajny dzień. Z racji, że jutro będę spełniać wasze życzenia. A wasze życzenia, to znaczy ostatnio na Instagramie pisałam, znaczy mówiłam wam. Przy okazji, za czas kiedy będę to mówić, będę otwierać ten największy kalendarz, który ostatnio zapomniałam otworzyć, ale i tak czekoladkę zjadłam. Dzisiaj siódme i to jest jakaś gwiazdka. I słuchajcie, ostatnio na Instagramie kazałam wam wysyłać listy. I otóż to, wysłaliście mi pomysły, które chcielibyście dostać na święta. I ja kilka zrobiłam, dokładnie 5 screenów. I słuchajcie, jutro idę kupić te rzeczy, także już się nie mogę doczekać, bo dojdzie coś fajnego. Nigdy nie robiłam jeszcze czegoś takiego. Przeznaczyłam sobie na to budżet i wydaje mi się, że będzie spoczko. No
fajnie, wydaje mi się, że spoko pomysł. To jest oczywiście zwalone totalnie od Marcysi. Także przyznaję się, to nie był mój pomysł. Ale stwierdziłam, że zrobię taką mikołajkową edycję, bo właśnie Marcysi jakiś czas temu robiła chyba jakieś takie spełnienia marzeń, coś tam widzów, czy coś takiego. I co się bardzo fajnie sprawdziło, więc stwierdziłam, że też coś takiego zrobię. Przyszła do mnie jeszcze jedna paczka z Moskito i tu są jeszcze dwa takie welurowe dresy, jeden w takim kolorze czekoladowym, a drugi w błękitnym. Okej, moi drodzy, a więc jak widzieliście, przed chwilą wysuszyłam głowę. Jestem ubrana w taką śliczną, świąteczną piżamkę z Moskito na długi rękaw i z shortami. I słuchajcie, zanim jeszcze pójdę spać, chciałam wam pokazać bardzo fajną akcję, którą w tym roku, jak co roku, i mówię wam to praktycznie na corocznym vlogmasie, w sensie co rok wam o tym przypominam i co rok was o tym informuję, że OLX zrobiło znowu akcję na karm psiaka. Tak, jest pierwsza w nocy, ale pokażę wam, jak to wygląda, na czym to polega i tego typu. O, przy okazji pochwalę się moim nowym iOS 14. Pokazywałam wam go już na moim Instagramie. Jeżeli nie macie mnie na Instagramie, to koniecznie mnie dodajcie. Tak się, proszę bardzo, prezentuję. I słuchajcie, ja OLX-a mam tutaj i dosłownie przed chwilą go pobrałam. I pokażę wam, na czym to polega. Jedyne co, to musicie się zalogować. Możecie to zrobić przez Facebooka, przez maila, jakkolwiek chcecie. I jak wchodzicie w OLX-a, macie właśnie tutaj pomagaj za darmo nakarm psa z OLX. I klikacie w nakarm i następnie wybieracie sobie, jakiego tylko chcecie pieska. Tu jest pełno piesków, które aktualnie znajdują się w schronisku i których OLX wspomaga i zbiera na karmy. Ja polecam wybierać jakieś te takie z dołu, bo one najczęściej mają najmniej lajków. I po prostu klikacie sobie nakarm. OK. I proszę bardzo, ten piesek ma 15% na karmę. I słuchajcie, tak możecie karmić jeden raz dziennie. Możecie sobie też ustawić przypomnienie, żeby aplikacja wam przypominała. Możecie też zadzwonić i wysłać wiadomość, żeby adoptować dla niego pieska. Ja dzisiaj nakarmiłam Tereskę. Zamieszkała w przytulisku na Wiśniowej w Sandomierzu. Także taki piękny piesek jest do przygarnięcia. Ja bardzo chętnie bym przygarnęła jakiegoś pieska, ale póki co niestety nie mogę. Także jeżeli wy też nie możecie mieć pieska, to chociaż go nakarmcie przez aplikację OLX. I co, moi drodzy, ja już się z wami żegnam. Widzimy się już jutro. I co? Do zobaczenia. Pa, pa!